tyłu cała ta procedura tej akcji jest rozrysowana tutaj fajnie. Jak nie macie sygnału, czyli nic nie będzie, pojawi się taki zygzak na detektorze. Jak go przełączę, on się pewnie... O, zobaczcie, takie coś. Widzicie? Tak. O, i znalazł. Ktoś się jeszcze nie przełączył. Tak? Pokaże się taki zygzak. Co ten zygzak mówi? Mówi, że nie ma sygnału. I trzeba znaleźć sygnał nadający spod śniegu. To są takie fale rozchodzące się po takich... Nie? Tu są trzy anteny. Raz, dwa i trzy. Trzy anteny. I te anteny wszystkie wysyłają jakiś sygnał. W momencie, kiedy się przełączycie na szukanie, on będzie was informował o wszystkim. No jednym z komunikatów jest to, że nie ma sygnału, czyli cisza, nie będzie pikało, tak? Cisza będzie. W momencie, kiedy wy nie macie tego sygnału, to poruszacie się po tym lawinisku, które widzicie, takim zygzakiem, jak jesteście w pojedynkę. Tu jest rysunek z tyłu, tak? Jest taki zygzak. I dystansy tego zygzaka to widzicie, jakie są. 35, 70. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten detektor, zasięg jest 70 metrów. Czyli idąc w tą stronę, tu macie 35, tu macie 35. Paniali? No. Jeżeli jest kilka osób, to się taką tyralierą idzie. I teraz, no, zakładam, że przyjście w dwójkę, ktoś tam został zasypany, tu jest pole lawiniaste, zresztą widać, zeszła lawina, gdzieś tam leży zasypany. No i co? No i w tym momencie wszyscy się przełączamy na szukanie. Przykładamy w momencie tego włączenia na szukanie, przekładamy detektor do ucha i zaczynamy biec tym zygzakiem. W momencie, kiedy usłyszycie takie pip... Ma to wyłączyć, czy to ma to pikać? No spoko. Jak to zrobi pip, to znaczy się, że on złapał sygnał. To już patrzycie na ten detektor, trzymacie go w jednej pozycji i kierujecie się na strzałkę. Jak widzicie, takie strzałki są. 26, 23. On wskazuje, gdzie iść. Po chamsku. Tak? Konkretnie, w konkretnym kierunku. Taki zygzak. Biegam, czyli biegam. O, jest sygnał, bach. Tak? I zobaczcie, mój pokazuje detektor w tamtą stronę. Twój pokazuje w tamtą stronę. Ten tutaj. I dlaczego to się tak dzieje? Ponieważ te fale się rozchodzą takimi łukami. I on sobie teraz przetwarza. Czyli ja mnie by prawdopodobnie tak poprowadził. I taki łukiem by tam zaszedł. Więc wy się na to patrzycie. Jeżeli się wartość zwiększa, czyli ja odchodzę, bo idę tam, gdzie detektor chce, to znaczy się, że trzeba iść w przeciwną stronę. No bo się zwiększa, zrobiło się 22, pewnie zrobi się teraz 23, 24, no to ja idę w przeciwną stronę. Więc się obracam, on nawet mi tu każe zawrócić taki moment. No to ja zawracam. Co on tu jeszcze pokazuje? Ludziki, dwa ludziki, widzicie? Bo te dwa ludziki oznaczają, że jest kilka osób pod lawiną. No to inteligencja nasza, no, mówi, że tu ktoś łazi. Albo się ktoś nie przełączył. Jeżeli wiecie, że jest jedna zasypana, no bo widzieliście, bo to jest troszeczkę tak, że przechodzicie niebezpiecznym miejsce, no to wy cały czas musicie z partnerem taki kontakt nawiązywać wzrokowy. Jeżeli schodzi lawina, to obserwować to lawinisko, gdzie było ostatni raz widziane i tak dalej, i tak dalej. Okej? I teraz tempo akcji. Zygzaki, nie ma sygnału. Szybkie tempo akcji. W momencie, kiedy pojawi się sygnał, to do 10 metra akcja jest szybka. Na 10 metrze, jeżeli jesteśmy sami, to zwalniamy i zaczynamy już trzymać detektor i zaczynać się skupiać i taką zwalniamy tą całą akcję. Coraz wolniej to robimy i dokładnie. Tak? Jeżeli są dwie osoby, to na 10 metrze mówimy 10, to wtedy ta druga osoba już nie szuka z detektorem, tylko wyciąga sondę. Łopatę. Ona szykuje już procedurę kopania. Tak? Czyli szybko, średnio szybko, wolno. I na końcu, czyli chodźmy, na końcu. Czyli szybko. Wolno idziemy. 10. Tak? Wyciągamy sondę. Wyciągajcie sondę. I ja już sobie szukam dalej. Idę coraz bliżej tego wszystkiego. Zaczyna się skupiać na tym, co ja chcę zrobić. Tak? Pamiętaj, szybko, wolno, bardzo wolno. Wszyscy wyciągamy? Nie, no jedno, żebyście zobaczyli, no bo my tu nie jesteśmy w stanie, no bo... Czyli ty wyciągasz sondę i szykujesz łopatę. Bo ja, co ja w tym czasie robię? Ja idę i będę robił tak zwaną metodę krzyżową. I co to jest? I to jest ważna rzecz, chodź. Co to jest? Co to oznacza, ta metoda krzyżowa? W momencie, kiedy będzie 3 metry, tak? Ja teraz mam 3 metry.
od tego momentu. Co wy też macie trzymać? Od tego momentu zmieni się w ogóle znaczek. Jeszcze nie masz? Gdzieś podejść? Jeszcze nie masz? Zrób kroczek. Jeszcze nie masz. Widziałem 3 metry i przeskakuje na inny znaczek. Ten znaczek oznacza, że samolot ląduje. My już nie robimy żadnego tutaj chodzenia i tak dalej. My schodzimy nad śnieg. Niziutko nad śnieg. Słuchajcie, szukamy najmniejszej wartości. Na jednej wysokości nad śniegiem trzymamy detektor. Już nie robimy żadnych skrętów, cudowania. Trzymamy cały czas na jednej wysokości. Ja tutaj na razie tam nie będę podchodził do plecaka, tylko zrobię to tutaj. Co to znaczy ta metoda krzyżowa? Tutaj zresztą to jest oznaczone takim rysunkiem, że tu nisko na ziemi i ten krzyż, tak? To jest ten 1,8 rysuneczek. Zaczynamy sobie jechać. Ja jadę tak. Najpierw w prawo. To nie jest koniecznie. No tak zadecydowałem. W prawo. 2,1. 2,2. Kreska na śniegu. Wracam do tego miejsca, gdzie było 1,9. Jadę w lewo. 1,9. 1,8. Czyli ta kreska już mnie nie interesuje. Ja coraz mniejsze mam wartości. Jeżeli by się zrobiło 2,1, rysuję kreskę. Wracam na te 1,9, jadę w dół. 2,1, 2,2, kreska. Jadę tu. 1,9, 1,8, 1, czyli gdzieś tam jest. Tu już mnie ten kwadrat nie interesuje, ale dla przykładu, załóżmy, że tutaj się zrobiło 2,2, to powstaje kwadrat. Najmniejsza wartość tego to będzie ten krzyż. I tu walicie sondę. Tak? Ta sonda ma być wbijana. Proszę mieć na sekundę. Sonda ma być wbijana pod kątem takim, jaki jest stok. Czyli nie tak, nie jakoś za mocno, tylko tak, jak jest stok. Ten stok jest mniej więcej tak. I dwoma rękoma wprowadzamy sondę, przebijamy te warstwy, patrząc dookoła. Tu czujemy grunt, taka trawa jest. Człowiek jest taki konkretny, bo to będzie taka miękka struktura odbijająca. Trochę jakbyście w koc trafili, w karimatę. To będzie naprawdę czuć, że człowieka trafi się, albo w plecach jakiś. Coś naprawdę. I sądujecie, czyli pudło sądujecie takimi takimi takie coś robimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tutaj, tutaj, tutaj. Czyli robię takiego ślimaka, tak? Tutaj, 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 tak? To jest jakbyście robili ślimaka. Robi się to po kwadracie. Kiedyś się robiło takie ślimaki, teraz się robi takie kwadratowe. Tu jest odstęp 25 cm. I jedziecie z takim wbijaniem po prostu, próbując przebijać te warstwy, próbujecie się skupić na tym, co robicie. Dobra, następne wbicie. Jedziecie. Bak, bak. W momencie, kiedy traficie, jest. Zostaje sonda. Ona tu zostaje. Nie ruszamy sondy i bierzemy łopatę. I tu kopanie, słuchajcie, ma dosyć takie duże znaczenie, bo kopiemy po sondzie, ale no, w pewnym momencie będzie tu na przykład, bo tu zobaczcie, jest 1,5 metra, to wiecie, to był konkret. Tak? Jeżeli będzie 1,5 metra, to te kopanie będzie mniej więcej tak, że kopiecie tutaj po sondzie, to jest takie wiosłowanie bardziej. Tak? Widzicie? Ja to odwalam, ja tak jakby takim wiosłowaniem. Jadę po sondzie w dół. Jak już ten dół będzie taki głęboki, no to ja muszę tutaj to wyryć. Tak? Tutaj śnieg odrzucić. O. I znowu. Po sądzie. Ja takie odłamywanie robię, ja nie robię tak jak na działce. Takie trochę kanadyjkowanie. No i to wszystko trzeba by pieprzyć, ten śnieg. Metrowy dół, jedna osoba, naprawdę to jest ciężka fizyczna praca.